Słuchaj, Smiley, jestem dziewczyną. Nie rozumiesz, jakie trudne jest dla mnie to zerwanie? Naprawdę trudne. Ja nie rozumiem. Co ty myślisz, że ja jestem jakiś bez serca, czy co? To boli też. Wiesz co, Smiley, gdybyś miał serce, nie chodziłbyś po szkole i nie popisywał się. Zachowywałbyś się jak facet. A jakbyś ty miała serce, to nie zaczęłabyś się przytulać z Markusem. Rozstaliśmy się, ale to boli. Wiesz co, Smiley? A nie pomyślałeś, że przytulałam Markusa, żebyś był o mnie zazdrosny? Niczego nie widzisz. Możemy się tu ze sobą kłócić do samego rana, ale i tak się nie zrozumiemy, bo ty jesteś dziewczyną, a ja facetem. Tak, Smiley, nie rozumiem cię, bo wy, chłopcy, jesteście bez serca. Tylko dziewczyny zawsze cierpią. Biedna Diana. Co Diana próbuje udowodnić Smileyowi? Ta chłopak nigdy nie zrozumie dziewczyny. Przestańcie, dziewczyny, nie jesteśmy bez serca. My też możemy cierpieć. Bla, bla, bla. Jasne, wierzymy wam. Cicho, słuchajcie. Oni kłócą się jeszcze bardziej. Może się tam włamiemy. Lepiej nie, niech to załatwią między sobą. Wiesz co, Smiley, nie chcę cię już widzieć ani słyszeć. I vice versa. Co powiedziałeś, Smiley? Zaczęło się od tego, że przytuliłaś Dimę. To nieprawda, to ty najpierw mnie zdradziłeś. Puknij się w głowę. Jesteś głupi, jesteś palantem. Rany, ale się uderzyłam w głowę. Smiley, jesteś takim palantem. To wszystko twoja wina. Jesteś dziewczyną. Sama nie rozumiesz chłopaków. O! O! Nie, niech to sami rozwiążą. Tak, to ich sprawa. No, ale za bardzo krzyczą. Może się pogodzili. Czy to jakiś żart? Jestem w twoim ciele. Rany, czy ty używasz antyperspirantu? Słuchaj, to nie jest śmieszne. To żaden sen. Nie podoba mi się twój waniliowy zapach. Tak, 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 myśl, Diana. Dziewczyny tam czekają, co ja im powiem. Dziewczyny czekają na ciebie, dziewczyny! Chłopaki czekają na mnie, mamy trening! Co, mam w tym trenować? Dobra, Smiley, wiem, nikomu nic nie powiemy. Ty będziesz mną, a ja tobą. Jakoś to ogarniemy. Rany, ale niewygodnie w tych niedogolonych nogach i rękach. Nie martw się, mała. Znajdziemy jakieś wyjście. Ale na razie nikomu ani słowa. To ja tam mam iść i gadać z koszykarzami? No właśnie, a ja z cheerleaderkami. To co, Smiley, idziemy? Idziemy, mała. Nie nazywaj mnie tak. Słuchaj, nie kłóćmy się teraz. Musimy znaleźć sposób, żeby to odwrócić. Oddawaj torbę, to moje. I co, pogodzeni? Smiley, ale się wydzierałeś. Wszystko okej. Jakoś tak dziwnie mówisz. Znaczy, chodźmy potrenować. A niech to, Diana. Martwiłyśmy się o ciebie. No i po co? Wszystko okej. Diana, co z tobą? Dobra, małe, chodźcie. Mamy teraz trening, co? Co? Interakcje ze Smileyem nie służą dobrze Dianie. Dziewczyny, gdzie jesteście? Biegnijcie. Nauczycielu Mike, bez ciebie sobie nie poradzimy. Jak to? Nauczycielu Mike, oni nie potrafią śpiewać. Śpiewają współczesne piosenki, a nie takie starsze. Ale kto? Wszyscy! Nauczycielu Mike, jak tego nie rozwiążesz, nie będę z nimi ćwiczyć. Zaraz to załatwię. Oni śpiewają piosenki, ale takie... Jakie? Straszne! Hej, boy! Zostań, chcę być z tobą! Nie potrzebuję ciebie! Widzisz, nauczycielu Mike? Patrz na to! Słyszysz, co śpiewają? To jakiś nonsens! A mieli dzisiaj zaśpiewać nową piosenkę! Hej, boy! Zostań, chcę być z tobą! Ale z ciebie fajny chłopak! Hej, boy! Nauczycielu Mike! Halo, co to ma być? Mówiłam wam, że zawołam nauczyciela Mike'a. I co na to powiecie? Hej, boy! Zostań! Dzień dobry, wszystko wyjaśnimy. Jesteśmy zmęczeni nudnym chórem. Tak, to było super. Ja wam pokażę zabawę, nauczycielu Mike! A jaką okropną piosenkę śpiewali? Nauczycielu Mike, nie słyszałeś tego braku smaku? To jakiś koszmar. No dobra, to co mają zaśpiewać? Esmeralda! Nauczycielu Mike, Esmeralda nie jest nową piosenką, już ją śpiewaliśmy. A my chcemy coś świeżego. Hej, boy, zostań. Tak, hej, boy, jest spoko. Ta piosenka nie jest okropna, ale musicie słuchać Lajle i Jany. Słuchać! No i dobra, dziewczyny, teraz będą śpiewać. Czemu ryczycie jak krowy? Zaśpiewajcie Esmeraldę. Tylko tak, jak was uczyłyśmy. Z nutami.
Laila idzie im do bani. Ja nie widzę, jest źle, wyżej, wyżej. Jestem zmęczona śpiewaniem tych samych piosenek, odchodzę. Ja też odchodzę z sałatą. Wiecie co? Ja też jestem zmęczona. Patryk, idziemy. Ja też. Browasty, my też wychodzimy. Tak. Pew, my też nie zostajemy. Ja też nie. Ej, gdzie jesteście? Z wami koniec! Zadzwonimy dzisiaj do waszych rodziców i powiemy, że ucieknęliście z chóru. Co, wszyscy odchodzą, to ja też odchodzę. Przynajmniej Ryan jest z nami. A co mu pozostało? Czyli koniec refrenu? Jak widzisz, Ryan, skończył się. Hej, bye, zostań, chcę być z tobą. Ja przez nich oszaleję, czyli chóru nie będzie. Jena, nie rozumiem. Nie, nie, Laila, jestem za chórem, za chórem. Jutro im się dostanie. Słuchaj, Diana, a nie całowaliście się? Nie odnowiliście swojej relacji? Nie. Bo Diana, krzyczałaś i tak mocno się kłóciłaś. A kto się czubi, ten się lubi. Nie, nie jesteśmy razem, jesteśmy tylko przyjaciółmi. Słuchaj, Diana, przebierasz się? A wy co, będziecie przebierać się przy mnie? Tak. Diana, zwykle się tu przebieramy, mamy teraz trening. A, rozumiem. Rozumiem. Diana, a ty co, nie przebierzesz się? Diana, co z tobą? Co się stało? Załamujesz mnie, dziewczyno, no dalej, przebieraj się. No, wy się przebierajcie, a ja stanę tutaj. Dobra. Dobra. No dobra, nie będę patrzeć. I co, Diana, przebierasz się? Rozumiem, kłóciłaś się ze Smilem, ale nigdy nie odwołał treningu, no dalej, przebierz się. No dobra. Hej dziewczyny, to jak, zaczynamy trening? Gotowe? Tak, tylko Diana się przebierze. Diana, czekaj, przebierzesz się przy maskotce? Ups. Maskotko, wyjdź! No dobra, miałyście czas, żeby się przebrać. Diana, co z tobą jest nie tak? Naprawdę, dziwnie się zachowujesz. Diana, otrząśnij się, masz Markusa! Markusa! Markus, Markus jest taki słodki! Dziewczyny, długo jeszcze! Maskotko, wejdź! To co? Gotowe na trening? Diana! Pompony są tutaj! A! Pompony! Nie no, masakra! Gotowe do treningu? Gotowe! Diana gotowa? Tak! No! A! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Nasze króliczki wygrywają! Diana, wszystko w porządku? Niezupełnie. Nie no, te związki nas wykańczają. Diana, ogarnij się! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! O, dzisiaj trenujemy z cheerleaderkami. Ale pech! Chłopaki, macie antyperspirant, no nie mogę wysiedzieć z tymi śmierdzącymi ciuchami. Smilik, co ci się dzieje? Od rana się dziwnie zachowujesz. Może się umyj, co? A może ty się umyj, nie dziw, że Kitty nie chce z tobą chodzić. To co, trening? W-E-G-R-A-N-A. Dziewczyny, trenujcie. Posłuchaj. Dziewczyny, patrzcie, pocałują się. Tylko się ogarnij, nie zawal tego. Bądź jak facet, jak to się nie uda, to pozostaniemy w naszych ciałach. Nie mogę, jestem dziewczyną. Nie zrozumiałeś mnie, jak facet. Dobra. Co mu się dzisiaj stało? Diana! Diana idzie. Co dalej? Wygrana! 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 Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Żaby najfajniejsze, żaby niezwyciężone, żaby najlepsze na całym świecie! A niech to żaby nie kopcie kurzu! Nie ma czym oddychać! Nie mamy gdzie trenować, siłownia jest zajęta, a na górze jest wasz chór! Żaby najfajniejsze, żaby niezwyciężone, żaby najlepsze na całym świecie! Ajs, mamy! 4 podwójne karbonary? Tak! Ajs, jak tam zarobki? Nie słyszałaś? Składają zamówienie. Idź do nich. Ale bez sera. Co? Sera nie ma. Jak to? No przepraszam, zapomniałam kupić. A głowy nie zapomniałaś? Nie, tutaj jest.
Widzę i widzisz, co zamówili. Pizzę, carbonara, wszystko z serem. To co mam zrobić? Wyrzucić ich z kawiarni? Idę oferuj coś innego. No dobra. Jakbym się z nim nie umawiał, to bym ją zwolnił. Czy ktoś widział Smajda? Albo w ogóle koszykarzy. Będzie tu rozruba. Ze wszystkimi koszykarzami. Mogliby być mini. Cześć chłopaki. Dziewczyny, może usiądziemy? Mówię wam jeszcze raz. Po co wam ta carbonara? Możecie zamówić sałatkę owocową. Ma mało kalorii. Jest naprawdę pyszna. Tak, z truskawkami. Co mamy jeść sałatki? A skąd mamy mieć siłę? Dima, po co ci siła? Żeby cię nosić na rękach i trenować. Dobra, coś wymyślę. A dla was co? Siadajcie. A my szukamy koszykarzy. Możemy tutaj na nich poczekać? I 4 gorące czekolady. Byle szybko. Wow, chłopaki buntowniczek, widzieliście? Się popisują. Chyba nie dadzą rady naszym koszykarzom. Kev, z naszymi? Od kiedy koszykarze są nasi? Koszykarze są dużo lepsi od nich. Normalnie mnie denerwują. Co z tą carbonarą? Nadal chcą carbonarę? Zaproponowałam im sałatkę owocową, ale nie chcieli. Co futbolistom sałatkę owocową? Powiedz im, żeby kupili hamburgery i już będzie. No nie, znowu mam tam iść, boję się. Idź tam, ale to już. I tak, wiecie, czemu was tu zebraliśmy? Nie słyszymy. Nie wiemy. Gigi, numer telefonu do rodziców. Nie, nie dam. Posłuchaj, pszczółko Majo, jeżeli nie podasz teraz numeru, to pojedziemy do twojego domu. Już wzywam Ubera. Czemu jesteście takie surowe dla nich? Ryan, nie wtrącaj się! Nie musicie jechać! Zapiszcie! 053... Serio dzwonicie do rodziców przez jakiś refren? Tak, do mojej babci nie dzwońcie! Moja mama się tym nie przejmuje, powiedziała, że mogę iść jak chcę, ale nie muszę! Patryk, musisz śpiewać! Bo masz problemy z mówieniem! Dzwonimy do waszych rodziców! Gdybyście śpiewali, to by nie było takich problemów! Patryk, numer telefonu! Zapisujcie 223... 3200. Jak zaśpiewam, to nie zadzwonicie? Za późno, Romeo. Trzeba było nie uciekać z chóru. Nie. Możemy dać szansę, Romeo. Śpiewaj, Romeo. O miłości. Pamiętaj. I love you. Browasty, podoba mi się ta piosenka. To widzę, że ci się podoba. Romeo, później mi zaśpiewasz. Laila. No co? Romeo otrzymuje przebaczenie. Julia, numer? Nie, proszę, mój tata. Julia, wiemy, że twój tata jest naprawdę surowy. Dlatego zadzwonimy do niego najpierw. Numer? No nie, piszcie. 963252. To numer mojej babci. Browasty, twoja babcia mnie kocha. Uratuje mnie. A niech to, jestem taka głodna. Zjadłabym teraz świnie. Stop, co? Diana, mówiłaś nam, że musimy jeść mniej. Jesteśmy cheerleaderkami. Ja tak mówiłam? Dobra, to połowa świni. Aj, zdawaj stek i hamburgery. Cześć chłopaki. Diana, nie zauważyłaś mnie? Co się stało? Coś nie tak, Diana? Nie za dobrze się czuję po treningu. Wiecie, chłopaki, coś dziwnego dzieje się z Dianą. Tak, Diana zachowuje się jak facet. Po kłótni ze Smajlem zachowuje się niegrzecznie i niezdarnie. Ice, 2 hamburgery z podwójnym mięsem. Diana, zgrubniesz. Przytyjesz ty, dzieciaku, a ja jestem głodna. Głodna. Ty się chyba przetrenowałaś. Ice, szybciej rób hamburgery. Ja dla ciebie nie jestem mała. Mam jakieś imię, rozumiesz? Dla mnie milkshake'a. A co wy się wszyscy śmiejecie? Śmieję się, bo się dziwnie zachowujesz. No serio, jak jakaś mała dziewczynka, co jest? Nie dziewczynka, tylko dziewczę. A gdzie jest koktajl? Do zobaczenia, kochanie. Idź sobie, idź. Smajlik, a ty co lajkujesz zdjęcie mojej dziewczyny na Instagramie? Jeszcze raz spróbuj polajkować te zdjęcia. Nie dotykaj mnie. Smajlik, co z tobą nie tak? Jesteś koszykarzem, oddaj mu. Pomóż. Martujesz sobie, wychodzimy. Nie chcę. Dziewczyny, jestem w szoku. Widzicie, jak Smajlik boi się Markusa? Tak, miałam lepsze zdanie o Smajlu. No nie mogę, jak Markus potrząsa Smajlem. Nie sądziłam, że jest taki wrażliwy. Ice, długo mam czekać na moje burgery? Diana, czy czujesz się źle? Ło, patrzcie, Markus będzie walczył ze Smajlem. O nie, moje ciało nie ucierpi. Co ty tak milczysz? W głowie mi się już kręci. Diana, co to lajkuje twoje zdjęcia? No już myślałem, że to koniec. Smajl, chodźmy porozmawiać.
Markus, porozmawiam z tobą później. Byłam taka przerażona, że aż się trzęsę. On myślał, że jestem facetem. Słaby ten Markus, słaby. No też się zgadzam, normalnie go odkopnęłaś na bok. I to kobiecą ręką. Kiedy zamienimy ciała z powrotem? No nie mogę z tym nieogolonym ciałem, wszystko mnie swędzi. Znalazłam w internecie, jak odwrócić wszystko z powrotem. Musimy iść do szatni i znowu się pokłócić. Ale nie zapominaj, że ja jestem chłopcem, a ty dziewczyną. Zrobię wszystko, żeby tylko wrócić. Diana! Co, Smile? A ty mnie jeszcze kochasz? Nie wiem. Ech, te dziewczyny. No co, kochani, jestem dzisiaj Dianą. Zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że wymienimy się ciałami. Do zobaczenia. Pa, pa!